Serdecznie witamy wszystkich hodowców w sklepie, w Krosinie, w firmie dla hodowców.pl. Spotkaliśmy kolegę Sławomira Szaranka, hodowcę, który znany nam jest z wcześniejszych filmów, gdzie prezentowaliśmy wtedy taki właśnie w takim worku podobny preparat, a mianowicie wtedy był Repromix, natomiast teraz mamy produkt o nazwie Junior Mix. Jest to taka specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla gołębi młodych, jak sama nazwa wskazuje. A dlaczego chcemy to kolegom zareklamować, dlaczego to jest produkt wyróżniający się na tle innych artykułów i preparatów, produktów, które sobie występują na rynku gołębiarskim, to powie nam kolega Sławomir. Proszę bardzo. Dzień dobry, dobry lot. Jak już wspomniał kolega wcześniej, wypuściliśmy na rynek dwa produkty, Top Mix i Repro Mix. Obydwa są granulowane, mają za zadanie uzupełniać mieszankę ziaren, które gołębie przyjmują w ciągu całego tygodnia. W związku z tym, że jest spore zainteresowanie rynku, jeśli chodzi o te granulaty, a sezon młodych zbliża się wielkimi krokami, są duże problemy w niektórych regionach Polski ze zdrowiem, doszliśmy do wniosku, że warto by było zadbać o te młode jeszcze dodatkowo i zastosować dodatkowe środki, które by wzmocniły tak jakby zdrowie tego gołębia, jeśli chodzi o przewód pokarmowy. Wszystkie nasze mieszanki zawierają dodatki naturalne, chronione w postaci kwasów organicznych oregano, które mają za zadanie likwidować bakterie typu Clostridium, Salmonella, coli. W tym przypadku poszliśmy nieco dalej i zastosowaliśmy preparaty pochodzenia roślinnego, które działają też na pierwotniaki. Głównie chodzi tutaj o kokcydia, częściowo żółty guzek. Dlaczego mówię częściowo? No dlatego, że żółty guzek rozwija się też w jamie dziobowej ze względu na to, że jest to pasza stała, także działanie na jamę dziobową jest troszeczkę utrudnione. Natomiast już jeśli chodzi o wolę i przewód pokarmowy, w znacznej mierze działa też na żółty guzek, ale głównie chodziło nam o kokcydia i innego rodzaju pierwotniaki, także drożdżaki, które pojawiają się generalnie jednokomórkowce, te środki działają. Co to jest? Oczywiście tak jak mówimy o antybiotykach, które są produkowane przez grzyby, czy tam powiedzmy sobie pleśnie, to w przypadku roślin są produkowane naturalne takie składniki jak fitoncydy. I może ta nazwa jest troszeczkę taka, powiedzmy sobie, dziwna, ja nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu w sensie składu, skąd to się bierze i tak dalej, ale rośliny też mają swój tak jakby system ochronny. Jeśli chodzi o zwierzęta, czyli na przykład nas, ludzi i gołębie, to komórki, które występują we krwi, mają właściwości tak jakby tam bakteriobójcze i tak dalej. Rośliny wytworzyły sobie tego typu naturalne składniki, te fitoncydy, których działanie jest podobne jak antybiotyku. Natomiast one są mniej szkodliwe, mniej uszkadzają wątrobę, narządy miąższowe typu nerki czy tam osierdzie. No tu nie chciałbym powiedzieć, powiedzmy sobie za daleko to wchodzić, bo hodowców głównie interesuje, jaki jest tak jakby efekt końcowy tego produktu. A chodzi o to, żeby zatrzymać rozwój kokcydiów. Jeżeli one już pojawiają się w formie uzjadliwionej, to częściowo je usunąć, osłabić i w ten sposób wzmocnić tak jakby odporność organizmu młodego gołębia, co nam daje przełożenie na innego rodzaju choroby, gdzie gołąb, który ma wyższy poziom odporności, nie tak łatwo zachorowuje na przykład na adenokoli i tak dalej, bo już mamy informacje na przykład od hodowców w terenie, że mimo, że nasze produkty nie zawierają środków, które by zwalczały na przykład adenokoli, to jednak okazuje się, że ci, którzy stosują te granulaty, mają znacznie mniejszą zachorowalność na tą chorobę niż ci, którzy nie stosują. Przełożenie jest takie, że jeżeli wzmacniamy przewód pokarmowy, nie dopuszczamy do zachorowań tych młodych gołębi, one wzmacniają swoją odporność, wtedy każdego rodzaju inna infekcja jest mniej dla nich, powiedzmy sobie, szkodliwa. I to tak jakby jest sens tego wszystkiego. Te środki tak jakby zabezpieczają, one właściwie wspomagają procesy odpornościowe. Ja tu wspomagam się notatkami, dlatego że to nie jest dział akurat, gdzie powiedzmy sobie moja wiedza jest na tyle duża, żeby móc to wszystko kolegom zaprezentować. Niemniej
działanie antybakteryjne, przeciwpierwotniakowe, przeciwgrzybowe w tych środkach występuje. Prawda jest taka, że jest to nowum na rynku. Myśmy to też niedawno wprowadzili. Ja w zasadzie stosuję to około 2 tygodni. Kilku moich kolegów tak samo. Co zauważyliśmy na pierwszy rzut oka, który nam się pojawił? Wyraźnie pojawił się, powiedzmy sobie, lepszy kał. Czyli konsystencja kału nie ma, powiedzmy sobie, takiego rozwodnionego, jakiś tam, powiedzmy sobie, anomalii, jeśli chodzi o kolor zielony i tak dalej. Te, powiedzmy sobie, odchody są bardzo stabilne i wydaje się, że gołębie chętnie jedzą i lepiej przyjmują karmę. Jeśli chodzi o wyrostowość, no oczywiście to jest za krótki okres czasu, żeby coś o tym mówić. Niemniej zauważyliśmy, że przyjęcie karmy jest zdecydowanie lepsze. Te środki mają oczywiście też szersze działanie, czyli one są tam immunostatyczne, zwiększają tak jakby wchłanialność środków z jelita, lepsze wydzielanie żółci, kwasów żołądkowych. Także oprócz tego działania na kokcydia mają też szersze spektrum działania i to powoduje, że niektóre firmy no, starają się z tym wejść na rynek. W przypadku drobiu hodowlanego oczywiście te materiały są już bardziej udokumentowane i ta wiedza nasza jest dużo większa. Jeśli chodzi o gołębie, są to pewnego rodzaju nowości, które staramy się tutaj wprowadzić. Mam nadzieję, że podobnie jak z poprzednimi produktami, będą informacje od hodowców i każde uwagi, które by się pojawiły od hodowcy, którzy stosują te granulaty, bardzo chętnie podzielimy się tak jakby, powiedzmy sobie, swoimi uwagami, wysłuchamy uwag kolegów. Jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, oczywiście gdzieś tam zawsze są telefony, którymi możemy się posługiwać. Ja miałbym też prośbę, że jeżeli ktoś gdzieś tam dysponuje internetem, moja poczta internetowa cały czas jest dostępna. Sławek, podkreśnik 231@onet.eu i proszę ewentualnie jakiekolwiek uwagi, które się pojawiają w tym momencie, sugerować. Jesteśmy otwarci, no, to jesteśmy na tym rynku tak jakby tutaj od niedawna i w tym temacie w szczególności, dlatego każda uwaga, która pojawia się od hodowców, a z poprzednimi produktami były też takie uwagi, były przypadki, że hodowcy mówili, że niechętnie gołębie przyjmowały na początku ten granulat, to trzeba umiejętnie to wprowadzać. Jedni to mieszają, inni podają bezpośrednio, najpierw granulat, później karmę, jeszcze inni odwrotnie, to jest różnie. Zakładamy pewne optymalne ilości, które są podawane, też hodowcy do tego podchodzą dosyć luźno. My mówimy około do 30%, jedni podają 20%, są tacy, którzy, zdarzało mi się przypadki, słyszę, że około 40% podają tego granulatu, to nie jest też wskazane, bo to jest pewna ilość jednak przedawkowana, tam proszę mi wierzyć, w środku naprawdę są te składniki, o których piszemy i przedawkowanie tego powoduje jednak uszkodzenie tych narządów wewnętrznych. Gołąb może wtedy bardzo ładnie wyglądać, ale jest niestety natomiast w sensie sportowym on będzie ładnie wyglądał, ale to będzie ostatnie koszowanie, gdzie my go zobaczymy, ponieważ brak witamin jest tak samo szkodliwy jak ich nadmiar. Czyli hypo i hiperwitaminoza są tak same szkodliwe, powiedzmy sobie, dla tych zwierząt i dlatego ostrzegałbym hodowców, żeby nie przedawkowywać. Jeżeli stosujemy te produkty, proszę uwierzyć, że nie potrzeba podawania już dodatkowych ilości witamin, makro i mikropierwiastkach w suplementach, które stosujemy z innych środków. I oczywiście uważam, że tamte produkty też są dobre, natomiast to tak jakby pozostawiamy hodowcom do własnej decyzji, żeby podjąć, jakim systemem ewentualnie chce nad tym pracować, ale żeby nie przedawkowywać. No, najgorsze, co może być dla gołębia, to jest to, że on pięknie nam urósł, ma wspaniałe upierzenie, cieszymy się, jak on wspaniale wygląda, ale pierwsze 2-3 treningi okazuje się, że on nie wraca, ponieważ jego narządy wewnętrzne są, powiedzmy sobie, no na tyle już uszkodzone, że to... Na sportowca się nie nadaje. Jasne, nie można tu przedawkować w tym momencie. I te elementy, które teraz żeśmy weszli, czyli te środki na kokcydia, one są w pełni naturalne. Tu nie ma żadnej chemii, żadnych sztucznych elementów. No, na dzisiaj mogę powiedzieć, że na podstawie około 7-8 gołębników, które monitorujemy w tym krótkim okresie czasu, hodowcy twierdzą, że jest różnica. Wszystko, co widzimy na kale, zdecydowanie, powiedzmy sobie, jest poprawa.
jeśli chodzi o wstępne badania laboratoryjne, jeden, czasami zero plusów, jeśli chodzi o obecność kokcydiów w kale. No to na dzisiaj tyle możemy powiedzieć. Dużo też tak jakby zależy od zaufania do nas, czyli czy jeżeli się sprawdził poprzedni środek, mam nadzieję, że ten tak samo będzie kompetentny i będzie to załatwiał. Warto by było te gołębie do sezonu, zostały jeszcze 3-4 miesiące, zależy który oddział gdzie tam zaczyna, ale w każdym razie ten czerwiec, lipiec, sierpień jest bardzo istotny. Można to podawać codziennie, nie ma problemu, żeby to się kumulowało w wątrobie czy w innych narządach, także nie ma jakichś tam niebezpiecznych momentów, jeśli chodzi o no, krótkotrwałe przedawkowania. Oczywiście, że mogą tam, powiedzmy sobie, spowodować jakieś perturbacje związane tam z niestabilnością kału albo coś takiego, ale to jest raczej fizjologiczne, że każda zmiana, którą podajemy, nawet my ludzie, jeżeli tam z dnia na dzień zaczniemy się odżywiać zupełnie inaczej, to jakieś perturbacje żołądkowe występują. U gołębia mi się wydaje, że tak samo, chociaż nikt nie meldował do tej pory, żeby były jakieś problemy przy przejściach normalnie z jednej formy karmy na drugą. I nie chciałbym rozwijać tak jakby tego tematu w szczegółach, ponieważ to są bardzo, powiedzmy sobie, specyficzne określenia i nazwy. Myślę, że to mogłoby tak jakby tylko zaciemnić ogólny obraz tego. Natomiast dlaczego świat poszedł tą stronę? Otóż prawo unijne związane z paszami, z żywieniem zwierząt i ludzi daje szereg ograniczeń. I typowe kokcydiostatyki typu jak monenzyna, jak tam sole sodowe, salinomycyny i innych, które oczywiście są środkami bardzo skutecznymi, one mają bardzo ograniczone tak jakby spektrum działania, nie ma, powiedzmy sobie, rejestracji na wiele gatunków. W dodatku tak jakby przemysł farmaceutyczny przez ostatnie lata nie zrobił żadnego postępu, czyli tych środków zarejestrowanych kokcydiostatyków jest może 10, może 12 w Unii Europejskiej. W związku z tym, że nic się nie zmienia, te drobne ustroje powodują, że one są coraz bardziej oporne, jest coraz mniejsza tak jakby skuteczność działania tych środków, a ujemne działanie przy ich stosowaniu jednak gdzieś tam pozostaje. I stąd gdzieś tam przemysł żywieniowy na świecie poszedł w tą stronę innych substancji naturalnych, które mogą tak jakby zastępować te środki chemiczne, i one w bardzo dobrym skutkiem sprawdzają się w terenie. Tutaj mamy nadzieję, że to uda się, powiedzmy sobie, zrobić też nam. Tutaj właśnie przypomnijmy tylko opakowanie, które mieliśmy wielkościowo, jeżeli chodzi o te wcześniejsze. To samo, dokładnie, to worki 20-kilogramowe, tak. Różnica między Repromixem a Juniormixem jest naprawdę niewielka, poza właśnie tym jednym dodatkiem, który tu żeśmy sprowokowali. Inne są mniej więcej na tym samym poziomie. Gdyby się okazało, że komuś gdzieś tam zabrakło któregoś z tych środków, oczywiście można go zamieniać nawzajem. I co jest bardzo właśnie ważne, że te środki na kokcydia nie szkodzą stadu hodowlanemu. Czyli typowe kokcydiostatyki mają właściwości jednak, które zaburzają proces rozrodu i mogą powodować, że wylęgowość jaj staje się dużo słabsza. W przypadku zastosowania tych środków nie mamy takiego problemu. Czyli jeżeli komuś zabraknie Repromixu, może automatycznie zastosować Juniormix, nie ma żadnego problemu. W drugą stronę tak samo, tylko że tamten nie zawiera tego środka na kokcydiozę. Dawkowanie dla gołębi młodych, mówię o okresie przed sezonem lotowym, dlatego że wiadomo, że każdy hodowca ma tam swoją metodę i teorię, jak prowadzić te gołębie w okresie sezonu lotowego, ale tak przyjmujemy, że to jest około 12,5 grama granulatu na sztukę na dzień dla każdego młodego. To my to jak zwykle w tych poprzednich przypadkach przyjmujemy opcję objętościową i mówimy, że proszę stosować albo objętościowo 1/4, albo 1/3 dziennej dawki i można to wtedy wymieszać razem, nie ma żadnego problemu, tak jakby balast bezpieczeństwa jest dosyć spory. Proszę jednak nie zapominać o zastosowaniu grytów, czyli nie mieszanek mineralno-witaminowych, ale typu mieszanek tam kamyszków, jakichś tam muszelek i tak dalej. No w granulacie tego się nie da już schować, a gołąb potrzebuje jednak w tym żołądku, powiedzmy sobie, mięśniowym, żeby to rozcierał, także te elementy są bardzo ważne i to warto by było w tym momencie uzupełniać. Czyli pomału będziemy może kończyć. Ja myślę, że tak. A będziemy czekać, tak jak kolega Sławomir powiedział, na informacje od hodowców odnośnie stosowania tego i żeby się dzielili tutaj między innymi z kolegą Sławomirem
odnośnie jak działać to, co by ulepszyć, ewentualnie jak to po prostu hodowcy postrzegają. Albo do mnie, albo do kolegów, z Krosina, ze sklepu, wszystko jedno, to zawsze gdzieś tam trafi do nas i będziemy z chęcią czekali na informacje. Każda informacja jest cenna. My też jesteśmy pewnego rodzaju na tym rynku tutaj pionierami w tej materii, no więc chcielibyśmy znać opinię kolegów. Jedne może będą bardziej trafne, inne mniej trafne. Każda jest dla nas istotna. Także na razie dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich do zakupów. Dobrych lotów. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dobry lot.